jak komuś pomagamy, to sprawiamy mu przyjemność. 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo. Siema! Siema! Gramy dla wyrównywania szans noworodków. Sprzęt trafi do szpitali podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. dla szpitala w Rawiczu. Do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rawiczu należy 175 wolontariuszy. Będą oni kwestować na terenie gminy Rawicz, ale także gminy Miejska Górka i gminy Pakosław. Każdy z wolontariuszy wyposażony będzie w taką oto puszkę 26 finału. Będzie miał również identyfikator ze zdjęciem wraz z danymi osobowymi oraz także czerwone serduszka. Już od godziny 10 przygotowaliśmy pierwsze atrakcje. Będą zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Będą występy artystyczne, zarówno dzieci z przedszkoli, jak i ze szkół podstawowych. Będą też koncerty grup młodzieżowych. Będzie dużo wypieków i wyrobów rękodzielniczych, które będą sprzedawane, a dochód ze sprzedaży wszystkich przedmiotów przeznaczony zostanie na rzecz 26 finału. Od godziny 18 rozpocznie się rozdawanie fantów, nagród. Będą również aukcje, czyli są to przedmioty, które właściciele stwierdzili, że warto sprzedać, warto je, kto da najwyższą cenę, i cała ta kwota trafi do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 20 zaplanowaliśmy światełko do nieba, a następnie odbędą się w Domu Kultury koncerty. Komuś pomagamy, to sprawiamy mu przyjemność. To się czuje i to jest miłe. Szczególnie dla tych ludzi, którzy są chorzy. Coś komuś dajesz, to jest ci lepiej. Miło ci bardzo. Gramy w TVN, TTV i TVN24. 26 dni na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo. Siema!